Radom pierwsze miejsce. Drugą pozycję wywalczyła Dukla, która pokonała Tref 3-1. Wyniki może nie były najważniejsze, ale trener triumfatorów nie krył dobrego humoru. Zwycięstwa nad mocnymi rywalami muszą przecież cieszyć. Uważam, że zagraliśmy naprawdę pozytywnie. Wiem, że to jeszcze nie jest nasza optymalna forma. Chłopaki po tych ciężkich treningach siłowych jeszcze mają nogi, powiedzmy, nie w pełnej dyspozycji, także na pewno tracimy trochę na szybkości, na dynamice, ale na to jeszcze dopiero przyjdzie czas, żeby to poprawić i tak, powiedzmy, jak się nasza liga zaczyna, żeby ta forma była optymalna. Przy okazji turnieju wyjaśniła się sprawa gry Marcina Kocika. Siatkarz wrócił z Kataru i zamierzał znowu reprezentować barwy Jadaru. Już dogadał się z prezesem Kupidurą, ale odnowiła mu się kontuzja pleców. Dlatego Marcin Kocik nie będzie grał w Jadarze, a być może w ogóle zakończy karierę. Awia Świdnik to dla wielu kibiców symbol solidnego ligowca z zaplecza ekstraklasy. Wszak w tej klasie rozgrywek świdniczanie występują nieprzerwanie od ponad 30 sezonów. Ale Awia ma w swojej historii występy w elicie, a nawet brązowe medale Mistrzostw Polski zdobyte w sezonie 1975-76. Obecnie świdnicką ekipę prowadzi trener Krzysztof Lemieszek, który przygotowuje swoich podopiecznych do kolejnego startu na drugim szczeblu rozgrywek, obecnie mającym nazwę pierwszej ligi. Właśnie o tej najwyższej elicie to na razie nie musimy zapomnieć. Nie ma co ukrywać, że od kilkunastu lat, praktycznie od kilkunastu, jesteśmy chyba zespołem najdłużej grającym w tej pierwszej lidze. No zawsze nam czegoś brakuje, żeby znaleźć się w tej elicie, niekiedy seta, niekiedy meczu, ale nam brakuje. No myślę, że na pewno stabilność w Świdniku jest do dnia dzisiejszego, tak można nazwać, a więc ten skład w miarę możliwości jest taki, no w miarę pozwalający na to, żeby walczyć przynajmniej o tą czwórkę. No w tym sezonie myślę, że w grę będzie wchodziła ósemka, bo zmieniły się przepisy i większość zespołów na pewno będzie stawiało sobie cel pierwszą ósemkę. W poprzednim sezonie świdniczanie zajęli trzecie miejsce na zapleczu ekstraklasy. Jak zwykle tworzyli mocny zespół, ale do awansu sporo brakowało. Drużyna spisała się jednak na miarę oczekiwań działaczy i może dlatego po sezonie nie doszło do kadrowej rewolucji. Być może, że nie są to zmiany, są to uzupełnienia. No powiem tak ciekawostkę, że zamieniliśmy dwóch radomiaków. Wzięliśmy, pozyskaliśmy Łukasza Stanieckiego, no oddaliśmy Jaskulskiego, a więc to tak można powiedzieć, że troszeczkę Radom nam tutaj pomaga w tych uzupełnieniach. No wiadomo, że ci zawodnicy od kilku lat już w Radomiu nie występowali, ale są wychowankami w Radomiu. No pozyskaliśmy tak samo nowego rozgrywającego, który zastąpił rozgrywającego, który mieliśmy z drugiej ligi. No mam nadzieję, że będzie to dobra zamiana. No większych takich zmian, większych nazwisk, jeśli chodzi o mój zespół, tam nie ma. Jest to w miarę wyrównany zespół, ale oparty generalnie na zawodnikach z własnego regionu lub, tak jak mówię, no zaprzyjaźnionych landów. W ramach przygotowań siatkarze Awi grali na turnieju w Ostrołęce. Zmierzyli się też z Jadarem Radom. Podopieczni trenera Lemieszka wystąpili w miniony weekend w Hajnówce, gdzie wzięli udział w towarzyskich zawodach. Pokonali w nich Kampera Wyszków 3-2 i Pronar Hajnówkę, także w tym samym stosunku, oraz ulegli Ślepskowi Suwałki 2-3. W efekcie Awia zajęła drugie miejsce. Z programu przygotowań wypadł memoriałowy turniej w Świdniku. Niestety mamy termin troszeczkę taki wolny, gdzie był planowany memoriał tragicznie zmarłych siatkarzy. No tych już nie wymieniamy jakich, bo no, tych siatkarzy mieliśmy po prostu dość dużo, bo 5 zawodników zginęło grając w Awii Świdnik. 18 jedziemy na Białoruś, tam na turniej praktycznie, można powiedzieć, co roku jeździmy. No i praktycznie liga, więc no, tego czasu nie ma za wiele, a więc każde granie dla nas naprawdę jest bardzo pożyteczne i z każdego grania jesteśmy zadowoleni i korzystamy. Od nowego sezonu w fazie play-off będzie występować 8 zespołów, a nie jak poprzednio 4. Zapytaliśmy trenera Lemieszka, który system bardziej mu się podoba. Trudno jest powiedzieć, to wszystko będzie zależało od tego, kto będzie w tej ósemce. No, jeśli będzie Awia i będzie Radom, na pewno będzie fajnie, że tak, bo to no, regulamin zależy od, albo od startu zespołu, albo od końcowego rezultatu. No, myślę, że na pewno Radom, na pewno Gdańsk te miejsca mają w jakimś sensie, może nie zaklepane, bo nie ma pewniaków, ale pozostałe zespoły łącznie z nami, no, będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężka walka o tę pierwszą ósemkę. W
każdym razie rozgrywki pierwszej ligi zapowiadają się wyjątkowo ciekawie. Kilka ekip solidnie się wzmocniło, a przede wszystkim w drużynach nie brakuje utalentowanej, głodnej sukcesu młodzieży. Może nie ma wielkich nazwisk całej szóstki we wszystkich zespołach, ale w każdym zespole pojawiają się dwa, trzy, cztery nawet nazwiska, które już na tych parkietach Polski po prostu troszeczkę meczy nie tylko w pierwszej lidze, a nawet i w PLS-ie rozegrały. Graliśmy ostatnio ze Ślepcem Augustów, jak pan mówi, pozyskiwając Sebastiana Wójcika. Naprawdę zespół bardzo fajnie gra. Wiadomo, że wyniki nie są teraz najważniejszą sprawą. Myślę, że liga wszystko zweryfikuje, ale zespół ze Ślepska na dzień dzisiejszy też uważam, że będzie jednym z faworytów tej ligi. Rozgrywki pierwszej ligi siatkarze AWI rozpoczną od wyjazdowego spotkania z Beniaminkiem Pekpolem Ostrołęka. Potem Świdniczanie podejmą uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. A kolejne dwa spotkania to potyczki z Jadarem w Radomiu i Streflem Gdańsk na własnym terenie. Łatwo AWI nie będzie. Warto jednak pamiętać, że to klub, z którego wywodzą się słynni reprezentanci Polski. Tomasz Wójtowicz i Lech Łasko. A takie tradycje po prostu zobowiązują. Na koniec naszego spotkania Bielsko-Biała i towarzyski mecz siatkarek mistrzyń Polski Czech BKS Aluprof Modrzańska-Prestojew. Mecz rozegrano z okazji otwarcia nowej hali sportowej w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała ma nową halę, uniwersalną, nowoczesną, jak z dumą mówią kibice, europejskiej klasy. Ale Bielsko-Biała ma też najlepszą drużynę siatkarek w Polsce i dlatego na otwarcie hali odbył się mecz Aluprofu z mistrzyniami Czech. Modrzańską Prostejow. Zanim jednak siatkarki wybiegły na parkiet, hala została poświęcona, a wstęgę przecięli prezes Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Henryk Rudzki i prezydent Bielska Jacek Krywult. Hala ma charakter uniwersalny. Na zawodach sportowych pomieści ponad 3000 kibiców. Ona jest strasznie wielka i sama tutaj powierzchnia parkietu jest strasznie duża. A natomiast tam na boisku się całkiem dobrze trenuje, zresztą dziewczyny też nie narzekają. Ja myślę, że musimy pamiętać, że chyba przeznaczenie tej hali nie jest stricte sportowe, a przede wszystkim wystawiennicze i stąd te takie duże odległości krzeseł od parkietu. Niestety w inauguracyjnym meczu nie mogła zagrać kontuzjowana Anna Barańska. Jestem pod wielkim wrażeniem naprawdę, że jest taka ładna hala i zapełniona przede wszystkim hala w Bielsku. Mam nadzieję, że niejednokrotnie będzie nam dopisywała taka publiczność w meczach, bo słyszałam, że tutaj mamy grać i Ligę Mistrzyń, i najważniejsze mecze sezonu, także mam nadzieję, że nam ona będzie sprzyjać i przede wszystkim kibice, którzy tak licznie dzisiaj przybyli. Radości z otwarcia hali nie krył dyrektor Aluprofu. Na takiej hali dużej się zupełnie inaczej gra niż na hali BKS-u. No, hala BKS-u tak gabarytowo to jest gdzieś 3 razy mniejsza gabarytowo i myślę, że tu się gra inaczej. No, zależy kto i gdzie trenuje. Niewątpliwie to będzie dla tych zespołów również nowość, abyśmy się lepiej chcieli poczuć już jak u siebie, prawda? Na mecz przyjechała kibicować swoim dawnym koleżankom Katarzyna Gajgał. Fajna hala, fajnie jest wszystko rozplanowane. Dopiero tutaj jestem parę minut, także ciężko mi powiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądało dalej, ale naprawdę robi super wrażenie. Nie wiadomo jeszcze, które spotkania będzie rozgrywał w nowej hali Aluprof. Przymierzamy się do tego, że początek Ligi Mistrzyń plus początek Ligi to akurat mecze mamy z tymi najlepszymi teoretycznie drużynami, czyli z Muszyną, Treflem, Organiką Łódź. Plus 3 mecze Ligi Mistrzyń rozegrać tutaj. Później prawdopodobnie będzie już tutaj lodowisko dla mieszkańców Bielska-Białej, w związku z czym przeniesiemy się prawdopodobnie na BKS. W nowej hali mecz Aluprofu będzie mogło obejrzeć więcej kibiców. Polska publiczność jest najlepszą publicznością, jeżeli chodzi o mecze reprezentacji, a myślę, że jeżeli chodzi o drużyny, jakie są w polskiej lidze, to mi się wydaje, że nobilscy kibice naprawdę są rewelacyjni, także wierzę, że oni będą naszym 7. zawodnikiem, będą nas dopingować na tej przepięknej, dużej sali. Zdaniem dyrektora Aluprofu budowa nowej hali to strzał w dziesiątkę. Jest to hala odpowiednia do XXI wieku, tak trzeba powiedzieć.
Inauguracyjne spotkanie było ciekawym widowiskiem, mimo że obie ekipy nie są jeszcze w optymalnej dyspozycji. Zespół z Bielska-Białej dominował w pierwszym secie, wygrywając do 21. W drugiej partii role odwróciły się, Czeszki triumfowały do 20. Ale trzeci set to popis gospodyń. Zespół z Prostejowa zdobył w nim zaledwie 16 punktów. Najwięcej emocji dostarczył czwarty set. Mistrzynie Polski zwyciężyły po zaciętej końcówce 29-27. Anna Barańska nie może doczekać się, kiedy sama zagra w nowej hali. Chętnie wystąpiłaby w niej razem z reprezentacją Polski. Jeżeli pewnie padnie taka propozycja, to ja bym się bardzo ucieszyła, że będąc z reprezentacją mogła zagrać tutaj w Bielsku. To wszystko w naszym magazynie. Kłaniamy się pięknie, dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.